Jedną z pierwszych części całej pracy z samooceną, którą będę przedstawiał w tych filmach, którą przedstawiam w tych filmach, jest sprawa uczuć. Można rozpatrywać w trzech aspektach. Jest to umiejętność odczuwania własnych uczuć, ich rozpoznawania, nazywania oraz wyrażenia, radzenia sobie z tymi uczuciami. Nie będę tutaj wchodził w zagadnienia teoretyczne, jakieś definicje, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu w tym filmie. Ważne jest to, żebyś uświadomił sobie, w jaki sposób uczucia mogą wpłynąć na twoje zachowanie. Pamiętasz może sytuację, kiedy po rozmowie z kimś, od kogo zależał twój los, zaciskając pięści, powstrzymywałeś się od komentarza? Albo chwilę, kiedy z miną pokerzysty próbujesz nawiązać kontakt z kimś, na kim bardzo tobie zależy, ale za żadną cenę nie chciałeś tego pokazać. Często twoje ciało będzie wtedy napięte, będziesz zestresowany, będzie widać sztuczność. A kiedy już znajdą się jakieś dogodne do tego warunki, najczęściej wtedy jest nareszcie. No właśnie, wyobraź sobie balon, który systematycznie jest pompowany, który zbiera w sobie emocje, ale nie ma możliwości na to, aby spuścić trochę z tonu, aby wypuścić z siebie odrobinę powietrza. W końcu nadejdzie moment, kiedy przeleje się przysłowiowa czara goryczy, a wtedy balon pęknie. Podobnie jest również z czajnikiem. Jeżeli gwizdek czajnika jest lekko niesprawny, lekko zapchany, to w miarę wrzenia, w miarę gotowania, ciśnienie jest takie duże, że potrafi czajnik wypchnąć gwizdek. Dlatego warto jest wyrażać swoje uczucia, warto je zaspokajać, ale punktem wyjścia jest tak naprawdę ich rozpoznanie. Kontakt z własnymi uczuciami odgrywa ogromną rolę. Jest niezbędny do tego, żeby potem z nimi coś konstruktywnie zrobić. No oczywiście mogą być różne problemy dotyczące zaburzeń uczuć. Możemy mieć trudność w uświadomieniu sobie uczuć. Możemy mieć w sobie lęk przed tym, co one z sobą niosą, na przykład gniew. Możemy zaprzeczać własnym uczuciom. Możemy bać się utraty kontroli w przypadku reakcji emocjonalnej, że ta energia zawarta w emocji będzie taka wielka, że zaleje nas i wszystkich dookoła. Możemy mieć zalegający żal. Możemy uważać smutek jako oznakę słabości. Pamiętasz przecież, chłopacy nie płacą, czą? Dziewczynki są zawsze grzeczne, czyli dusimy to w sobie, tak? Na początku określenie tych uczuć może być bardzo trudne, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, część uczuć może być schowana pod innymi. Pora głodny to zły. Jeżeli jesteś głodny i rozpoznajesz to uczucie, najpierw zajmiesz się jedzeniem, zaspokojeniem swojego głodu, a nie złością, bo radzenie sobie ze złością w takim przypadku niewiele da. Musisz się najeść. Jeśli jesteś zmęczony po pracy czy po jakichś zajęciach, też najpierw odpocznij, a nie zajmuj się złością, która może być gdzieś tam na wierzchu. Nie zawsze rozpoznajemy te wszystkie uczucia. Innym powodem, dla którego nie zawsze określamy własne uczucia, oprócz tego, że ich nie rozpoznajemy, może być brak prawa do pewnych zachowań. Wspominałem już o tym, że chłopcom mówi się nie płacz, chłopcy nie płaczą, dziewczynkom grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. A więc wdrukowują nam rodzice, otoczenie, że dane uczucia są dobre, dane uczucia są złe. Do pewnych mamy prawo, do innych nie mamy prawa. Inny jeszcze powód to nieznajomość uczuć. Jeżeli przez wiele lat żyjesz w kręgu jednego, może kilku uczuć, to można powiedzieć, że skala staje się zamazana. Czy możesz rozumieć, czy możesz się dziwić, że nie rozpoznajesz wtedy subtelnych różnic między nimi, choćby złość. Różnica między zniecierpliwieniem, poirytowaniem, a furią. Jeśli żyjesz w skrajnościach, nie zauważysz tego. No i ostatni jeszcze z powodów, szczególnie ważny w rodzinach, gdzie jest obecne jakieś uzależnienie. Mówi się wtedy, nie widzę, nie mówię, nie słyszę, ale bardzo często mówi się również, nie czuję. Czujesz nadal ból, płaczesz, kiedy coś ci się stanie, ale jednocześnie słyszysz od rodziców, że nie boli. Czujesz strach, bo ktoś z twoich rodziców jest pijany, ale nie, no musisz być odważny, nie dostrzegasz tego, nie masz prawa tego nazwać. Podsumowując dzisiejszy film, bardzo ważne jest nawiązanie kontaktu z własnymi uczuciami. Najpierw musisz je rozpoznać, odczuć w sobie, nazwać, zidentyfikować i wyrażać. Ale wyrażać te uczucia, które są pod spodem, a nie, które są najczęściej tylko na wierzchu dostrzegalne. To tyle, jeżeli chodzi o uczucia i zapraszam na kolejny film.
Dziękuję, do zobaczenia. Darek, do dopiero.